Lecimy robić foty z Akusią. Dziękuję Ci, kochanie, że jedziesz ze mną. No bez niej no to tą formę bym miał, ale kto by mi ją sfotografował? Słodki na zawody się przygotowuje i tak dalej. Lecimy do Ronda. Taka miejscowość. Zobaczycie widoki. Pozdro. Nie wierzę. Bodega. Jestem w Rumi. Ty już w postaci, jak wiecie, pewnie już efekty znacie, bo już pewnie zdążyłem wystawić. Już zjadłem 120 gramów piersi, 75 gramów ryżu. Jebałem całe opakowanie tych drogalipów. Nie wiem, zajebiście w ogóle. Akusia mi kupiła kinderki. Kinderki opierdzieliłem też. Roztopiły się, ale wiecie, jak nutelna. Smakuje. Pięknie tu jest. Polecam to miasto. Właśnie tam byliśmy w kopalni, ale już aparat padł. Ten drugi. A że schodziliśmy 300 schodków w dół i później w górę. A wiecie, na redukcji. Ja już pierdolę. Zrobiliśmy dość zdjęć, więc spadamy do chaty. O, lecimy na zawody, schodek wychodzi za pół godziny. My spóźnieni, nie? Bo w ogóle, kurde, nie możemy się ogarnąć. Ja leżałem po cicie, myślałem, że już nie wstanę. Maga mnie trochę pobudziła. No. Tak to bierzesz udział? Ja wygrałem już swoje. Robiliśmy, a nas pierdoliliśmy. Jesteśmy gdzieś przy sali kongresowej. Mamy 18 minut do słodkiego startu. I nie wiemy za bardzo gdzie iść, ale będziemy szli. W ogóle niektórzy tu są gorzej wycięci niż ja. A startują. Nie no, nie przechwalam się, nie? Nie przechwalam się, no są tu ludzie... A ja już jestem po kurwa tylu lodach, ciastkach. Poszedł gość wysmarowany bronzerem i nie miał takich żył, nie miał prążków, nie miał niczego. Później go może... Nie miał tego. Nie miał tego. No po prostu taki był, chuj wie dlaczego. Znaczy na pewno on wie co robi. Ej, co za beka w ogóle. Wjazd w ogóle 20 euro, a myśleliśmy, że 60. Ale kumacie to co. Hola, two tickets? I'm too married that on a boy. She thought could be her toy. That never could be of some air, but she accepted to meet the guy. Hoped he wasn't that shy. She wanted to play bad. Whoa, she wanted to play bad. I wanted to play bad. And I wanted to play bad. How does it feel knowing that you got control? How does it feel knowing that you own my soul? How does it feel knowing that you got control? How does it feel knowing that you own my soul? Give it to me, make me feel something real. Come and take me deep in the night. Give it to me, make me feel something real. Come and take me deep in the night. Give it to me, make me feel something real. Come and take me deep in the night. Give it to me, make me feel something real. Come and take me deep in the night. How does it feel knowing that you got control? How does it feel knowing that you own my soul? How does it feel knowing that you got control? How does it feel knowing that you own my soul? How does it feel knowing that you got control? How does it feel knowing that you own my soul? Give it to me, make me feel something real. Come and take me deep in the night. Give it to me, make me feel something real. Come and take me deep in the night. Give it to me, make me feel something real. Come and take me deep in the night. Give it to me, make me feel something real. Come and take me deep in the night. Wiem, że to niby łatwy temat dla każdego, rozbudować sylwetkę, jednak dla mnie to nie był taki łatwy temat. Jak widzicie, byłem skrajnie, ekstremalnie po prostu chudy. Moje mięśnie to była ostatnia rzecz, o której myślały, żeby rosnąć. Generalnie jadłem dużo, ale i tak nie mogłem przytyć. Pewnie każdy z Was zna ten problem. Przez całe życie ćwiczyłem naprawdę ostro. Jak widzicie, na tamtym zdjęciu miałem jakąś tam nawet klatę i kratę, bo robiłem codziennie pompki, codziennie brzuszki. Oczywiście wtedy, to było bardzo dawno temu, teraz mam 34 lata, wtedy miałem 16. Nie miałem wiedzy, ale gdzieś tam zawsze jak ktoś proponował mi, żeby iść na siłownię, się zapisywałem, chodziłem. Później oczywiście gdzieś tam znowu rezygnowałem z tego, poddawałem się, nie widziałem celu, nie umiałem tego zaplanować. Aż do tego momentu, kiedy całkowicie zmieniłem psychikę. Okazało się, że mam psychikę dostrojoną do porażki i 8 lat temu zacząłem bardzo nad sobą pracować i ta cała redukcja to jest tak naprawdę tylko test. Nogi, jak widzicie, no nie mogłem za bardzo zbudować. Miałem masę, ale wtedy też miałem kolizję, wypadek motocyklowy, 3-4 wypadki na snowboardzie, które po prostu uniemożliwiły mi trening nóg. Oczywiście wcześniej za mało lata nie trenowałem tych nóg, no przyznaję, ale przez ostatnie kilka lat chciałem je trenować i ciągle coś. Teraz się zrehabilitowałem, poświęciłem na ten okres 5 miesięcy, codziennie rolowanie, poniedziałek do niedzieli. Kto mnie zna, to tak było. Jak mówię, że codziennie, to codziennie. Tomek Słodkiewicz wie o tym, jakie mam podejście. Jeżeli coś sobie zaplanuję teraz, po tej zmianie u mnie w głowie, to nie ma w ogóle opcji. Jest po prostu cel i realizacja. Są tylko te dwa punkty u mnie na mapie. I dzięki temu oczywiście cały przebieg redukcji, jeżeli chodzi o wykonalność, nie był dla mnie problemem. Natomiast oczywiście pierwszy raz byłem w tak skrajnie wycieńczonym stanie. Psychicznie oczywiście próbowałem ogarnąć, ale jak można ogarnąć coś, czego nie da się ogarnąć właśnie w tym stanie, trzeba to przejść. Teraz już na drugi raz oczywiście będę dużo lepiej sobie radził, chociaż podobał mi się ten stan i chętnie to powtórzę. z Tomkiem jednak zdecydowaliśmy, że zrobimy dopiero taką konkretną redukcję. A ja oczywiście będę chciał zejść dużo niżej, z fatem jakiś 3% myślę za 2 lata. A teraz masa. Next time, when? Sure, but we must touch. We have a video. Oh my God. Najlepsze cheaty są zakopane na pietanki. Proszę! A nie na pietanki. Jakie to dziś obiad? Jeju! Zapachączki!